nogami i biodra, idziemy do przodu, cofa się do szpelera trochę do tyłu. Stopa się cofa do tyłu. Nie opuszczamy dłoni nigdy jeszcze. Bo nie są przyszamy w pachach. Rozsuwamy dłonie, są na poziomie pach. Ściskamy tułów łokciami. Trzeba teraz ustabilizować tułów. Przyprostowanie nogi. Prostujemy lewą nogę, ściskamy tułów łokciami. Prostujemy lewą nogę. Prostujemy, nie wracamy barkami do tyłu. Prostujemy nogę. Teraz opuśćmy dłonie niżej, prawie że do kółek. I nie cofając barków, prostujemy ręce. Staramy się nie wracać piersią do tyłu. Padamy. I wydychamy stopy do przodu i do góry. Prowadźmy ręce szeroko. I już trochę cofamy się. Ćwiczenie, które bardzo mocno chodzi do ściągania, ale my tego nie za bardzo czujemy, bo tu jest tym głównym elementem, który rozciąga grawitację. Jest to po prostu wszystko na tym polega, żeby rozciągnąć. To one są, można nazwać to sylabą om. Podobno sylaba om to wszystko zabiera. Do tyłu się mamy to robić. To jest to, co jest główne właściwie. Dobrze. Zwracam się prawą dłonią za każdym pędzie pasku drugą dłonią. Dobrze płasko. I ten lewy bokiem do ściany. Tak sobie stajemy. Okryjmy się lewym markiem po ścianę. Stopy są razem i lewa stopa jest w odległości 26 cm. Lewa stopa. Stopy razem, 26 cm. Czyli dużo, no, w sensie dużo, no nie 5, tylko 26. Albo i pół, 26,5. I lewy bark na ścianie. Stopy razem. Lewa ręka sobie zwisa. Prawa ręka trzyma ten cały pęczek, tylko prostuje tą siostrę. Nisko na poziomie barku dłoń. Na poziomie barku, czyli prawa ręka. Teraz zegnijmy łokieć i w tą pęczkę postawmy prawą stopę. Uwolnij. Uczyjmy się. I prostujmy nogę i zrotujmy stopę. I kolano, samą nogę, żeby kolano, stopa podszyły do nosów. Trzeba zrotować do tyłu. I trzeba troszkę czasu z prawą włączyć, mając do pracy z prawą, żeby stopa była głośna. Jeszcze nie mamy wróżni, to nie odobrajemy. Nie mamy wróżni, bo wróżni nie odobrajemy. To odreagujemy. Zatrudnijcie się z tym. Teraz, on jest lewy bark na ścianę, to tak nie lewą dłoń. Stawimy ścianę. Teraz mamy przeprowadzić ten pasek przez prawą łopatkę. Czyli mamy się pochylić i ten pasek niech przejdzie przez prawy bark i niech przechodzi przez prawą łopatkę. Mamy się oddalić od ściany, ale prawa dłoń wnętrzą do przodu, tak samo jak trzymała, ona trzyma ten pasek, prawa dłoń. Wnętrzą dłoń do przodu. Lepiej trzymać za ten cały pęcz. Pochylamy się. Biodra są bliżej do ściany niż bark. Dużo, dużo dalej bark jest od ściany. Ale jesteś przechylona w lewo, a bardziej przechylona w prawo. Przechyl się w prawo. Zrobić odwrotny ruch. Masz się pochylić w prawo. To jest prawo. Tak, to jest prawo. Masz się pochylić barkami w prawo. Barkami w prawo. Opuść prawo dłoń niżej. Dużo niżej. Dużo niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Teraz się pochyl barkami. Przybliż biodra do ściany. Przybliż biodra do ściany, a pochyl się barkami. Żeby ten pasek dotykał do prawej łopatki i jeszcze nie chodź w to. Pochyl się bardziej. O tak. I teraz z takim układem biodra barki prostujemy prawą rękę. I podnosimy prawą nogę do góry. Zachowajmy ten kąt pochylenia dłonia. I dopiero potem oddychamy się jeszcze lewą ręką od ściany, żeby wyprostować łokieć, a nawet nadgarstek podnieść do ściany, żeby
to ściągać pod prawie na dół. Podnosimy i odsuwamy. Podnosimy stopę. I wejdźmy w to rozciąganie. Czujmy, jak tam chodzimy. Znowu, pod kolano. Prawie machnijmy. I wrócimy powolnie. Ja mam lewa ręka. Dlatego jest ważne ustawianie tej maty, bo dobrze zdjęcie tego dziesiątego państwa i zdjęcie maka. 25-26 cm prawa stopa, bark też się opiera w środku, na tym była wysypatka, lewa dłoń dosyć blisko, wkładamy tam lewą stopę i obracamy ją i kolano do góry. To stoi. Prawa dłoń opuśćmy się niżej. Zostawmy nasz lewą dłoń. Zostawmy prawą dłoń tam do prawy bark. Teraz opuśćmy lewą dłoń się. I przeprowadzamy ten pasek przez lewą łopatkę. Ale dłoń jest nisko teraz. Nisko. Trzeba zrealizować pochylenie tułowia od ściany. I teraz prostujemy lewą nogę. Pomagamy sobie prawa ręką na ścianie, a potem będziemy jeszcze oddychać. Podnosimy, prostujemy lewą rękę. Usuwamy się. Ciągle jest ten skłon tułowia w lewo, od ściany. I teraz możemy i biodra, i barki odsuwać od ściany, oddychając się lewą ręką. Niech pan się rozciąga. Czujmy to rozciąganie. A jednocześnie jest taka. Bardzo, bardzo ładne. Cofamy się do tyłu. I powiem, że to rzeczy ćwiczenia na nas już zaczynamy. Dajmy sobie. Aha, teraz trzeba bardzo dokładnie wyrównać układ sterowy, czyli wyrównanie układ sterowy. Ale to się nie da. Tak, tak. No tak, bo będziemy sobie sami regulować to, chodząc to tam do przodu i do tyłu. Czyli tu będzie szkodu. I ręce mamy z tyłu. Ja ten tył wymyśliłem taką intencją porządkową, było to, że wielu ludzi, moich uczniów, miało kłopoty z kolanami. Nie mogło robić tego cyklu nowarki, siedząc z nierosami. Więc to jest świetna rzecz. I dlatego to jest o wiele bardziej całościowe, bo my tutaj stopami trzymamy biodra, mamy podnosić, podając tu kolce biodrowe. I teraz jak naciskamy dłoni, no to już te warki pracują. Jak naciskamy dłoni, spotykamy się z oporem, to nasze zadanie jest tego narzędzia. Wtedy jest wyciąganie tego słupa. W ogóle energia z dłonimi stopami, a dłoni. Stałe nasze ciało. Wsiądę stóp, dłonie, kolce biodrowe, dłonie, żebra. To są te najbardziej finalne miejsca tej cyrkulacji, całkowitej cyrkulacji energetycznej, jeśli chodzi o motorykę, o energię mechaniczną, a prawdopodobnie nie tylko mechaniczną. To teraz cofnijmy się też, albo nie, jeszcze zróbmy tak, że mamy ręce w bok, wnętrzami do przodu i napieramy dłoni do przodu. Dłonie są tak skośnie ustawione, nie całkiem przykami do góry, ale tak skośnie do przodu i kciuki trochę są pochylone. I naciskamy dłoni na te paski, tak samo ociągamy barki i opuszczamy wolno żebra, a w nogach też przyciskamy przodu stóp i podnosimy kolce biodrowe i
nie ma tu żadnej organizacji, czyli ostrożnie z tym przepadaniem do przodu, bo to jest ciężkie dla rąk. Wystarczy sama taka ich praca w tym wszystkim, ona jest też męcząca dosyć, ale wchodzi to w te warki. I ta upłatki poświęcenia, to i teraz cofnijmy się do tyłu, zawsze jest lepiej, jak mniej interesacji, to myślę, że no, że te paski są na tych krawędziach, bo mają palców, no sami do siebie. Lecimy dłonie, dotknijmy się dłoni, wyciągamy dłoń, opuszczamy paski, dłoń żebra. Wspieranie jest to na tej pracy nóg, palców, kolana, palców do drogi. I przewleczmy palce, cztery. Przyrodni kciuki, w sposób naturalny, ale to jest przyrodnie na jakiejś kolejności, wleczmy palce. Palce, wyciągamy dłonie, teraz to bardziej się potwierdza takie. Wpadamy do przodu, ale w takim właśnie ograniczonym kącie, w tym niezaostrym kącie. I opuszczamy wolną rzeczę. I na koniec jeszcze wyciągamy kciuki do góry, rotując tak ręce mądrości. Mocniej wyciągamy plecy, wyciągamy kręgosłup tymi kciukami, wyciągamy uszy, bo to jest kręgosłup, te uszy. Na końcu dodamy do góry wolną rzeczę w dół, przody stóp aktywne, tak jak dłonie są aktywne. Jeszcze robimy coś innego, biodra, same biodra. To się wszystko kocha do ludziami. Zamienimy flotowcy. To jest już o wiele lżej, wyciągamy lekkie chłopcze. Zamienimy flotowcy z palców i automatycznie zmienimy kierowanie kciuków. I znowu wyciągamy ręce, na razie całe ręce. Palców małe stosowane, ale całe ręce wyciągamy, a opuszczamy wolne drzewo. Rozpinamy tą pracę, wspomagamy ją aktywnością nóg, przody stóp, kolana, kolce biodro. A potem wyciągamy kciuki, otwarte pachy, wyprostowane opcje, opieramy się o ten pasek, wyciągamy kciuki i na koniec wyciągamy uszy. Kolce biodrowe i wolne żebra. I ostrożnie, to samo biodra, puszczamy ręce. Jak one są w górze, to my naprawdę mocno przeciążamy tylko okrążenie, także uważajmy na to. On może być taki wydolny, nawet to nawet może jak mamy niskie ciśnienie, nam odstręcić mózg, możemy fajknąć nagle. To sobie mózg się pozbawi. Ale już wychodzi do myśli. Dobrze. Bolą się bardzo, tak? Czy jakoś reakcji coś dziwne? Tak? No, to brawo. Proszę też o to powiedzieć. Trzymamy rękami z tyłu. Podnieśmy ręce do góry. Wypuśćmy te paski do tej części pod łokciami. Można też to samo robić w niektórych ćwiczeń. Przynął gardło, ale tak zrobimy. No, to jest dobrze, to. Czyli spadamy tu do przodu, dłonie wnosimy do siebie, kolce biodrowe i wolne żebra. To jest to, co mamy złapać, to jest łatwe. A pod tym jest cała masa prac, bardziej szczegółowych, między innymi przyciskanie wewnętrznych paznokci w stopach i niech one tam się przyciskają. Proszę bardzo. Dłonie do góry. Wolę, żeby w dół. No sami do siebie. Teraz zbliżmy dłonie, zmieniając łokcie. Spleczmy cztery palce. A potem odwróćmy wnętrzami do góry. Znowu spadamy do przodu. Wyciągamy nadgarstki do góry. Marki łopatki w dół i wolę, żeby w dół. I kolce biodrowe do góry. To mam bardzo konkretnie. Łokcie do środka, nadgarstki na dół. To mam bardzo konkretnie otwiera pachy i pachiny. Więc jak to zachodzi, nie ma nas boleć w żadnym miejscu kręgosłupa. Jak się to musimy dojść do tego, wyciągamy kolce biodrowe i
stanie wolny, żeby to, to ma nam zdejmować te boleści. Ma nam zdejmować. I jak zdejmiemy boleści i rzeczywiście będziemy czuli to otwieranie, to wypychamy pachwiny i pachy do przodu, ale różną. I pachwiny i pachy. To jest to chwilę. Wiodro, pęknięcie, ręce. I znowu. Sięgamy nadgarstkami do góry, warstwy, łopatki i wolne żebra w dół. Rozciągamy nadgarstki na bok, na bok, przypchamy do środka, wtedy rozsuwamy barki na bok. Wyciągamy do góry, rozciągając nadgarstki, trzymamy wolne żebra, przyciskamy przody stóp, podnosimy korki, to prawda, rzeczywiście uznamy taką całą tą drogę tych prac, że nie mamy żadnych kłopotów okręgosłupowych i wtedy możemy wypychać pachwiny i pachy. To jest właśnie aktywny kręgosłup i możemy wejść z wygięcia do tyłu. To jest początek wygięć do tyłu. Pachwiny do przodu i pachy do przodu. Pachwiny do przodu i pachy do przodu. I cofamy biodra. Rozróżniamy się z swoim ręce, żeby się trzymać w dłoni. I to sobie różnią po wspólnie troszeczkę rozsuwanie dłoń. I to oddech. Będzie chciało. Zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie tak składowe, które tam dłoń można powiedzieć. Podnieśmy ręce, mamy te paski na tej pod łokciami, przemysłami, na to łokciami. Podamy sobie do przodu łokcie, wracamy do siebie, wykorzystujmy łokcie, mogą, żeby łatwiej jest postawać, możemy trochę rozsunąć dłonie. Rozciągamy dłonie, garstki, łopatki i wolne żebra w dół. Przody stóp i palce żebra w dół. To jest praca, bardzo konkretna praca nóg i całego układu. Tutaj jest na nim całego układu, ręce, barki, środek tułowia. To jest dużo pracy. Teraz podniesiemy głowę, zachylimy brodę i wyciągnijmy uszy. Znowu się prawą dłonią, zamiast włożyć z tyłu, tak jak lewa dłoń do między paskami. Zwrócona jest lewa dłoń w prawo i pociągamy prawą ręką. Lewą łokieć w prawo, a lewą łokieć daje opór. Wyciągamy lewą dłoń, wyciągamy lewą bark, lewy bark i lewe wolne żebra w dół. Lewą łokieć, lewe wolne żebra. Wyciągamy prawą rękę, a lewa ręka daje opór. Ciągniemy, teraz mocniej. I ten opór jest mocny. I puścimy to. Puścimy biodra. I znowu wypuścimy ręce. Do góry, wolny żebra w dół. Wolny żebra, wolny żebra w dół. Palce żebrowe do góry. Znaczy się lewą ręką, postawmy lewą dłoń z tyłu za prawą łokcie, tak żeby kciuk lewej dłoni był w dół między paskami. Wróćmy prawą dłoń w lewo. Wciągamy prawą dłoń i lewą łokieć do góry, wolny żebra oba w dół i pociągamy lewą ręką. A prawą łokieć daje opór. Pociągamy w lewo, prawą łokieć daje opór w prawo. Palce żebrowe do góry wolne żebra w dół. Wyciągamy uszy i teraz zachnijmy dolne uszy do tyłu. Wyciągamy się do góry. Ciągniemy. Lewą ręką, prawo łokcie daje opór. I cofamy biodra. Tam to wszystko. Zostawiamy te paski na łokciach i się do przodu. Napijmy te paski. Przyjemy tam i się pociągnąć barki do tyłu. Puśćmy ręce i sobie wiszą. Dłonie. I teraz pochylimy się do tyłu z napiętym paskiem. Nasze ciało bierze większy udział grawitacji w tym skłonie. I znowu wypychamy biodra, podnosząc kolce do góry i opuszczając wolne żebra. Czyli naciskamy na te paski rękami od barków, naciskamy w dół i opuszczamy wolne żebra. Podnosimy kolce żebrowe i wtedy możemy wyrzucić żebra przy pachach
trafimy, ale nie wypychamy do przodu, to jest żeber wolny i kolce wiodowe. Na odwrót włączamy klatę, one idą do przodu, ale my się od siebie, od nas, temu przeciwstawiamy cały czas. I to ma być wygięte do tyłu, cały czas. Mamy się przeciwstawiać tutaj wypychaniu wolnych żeber i kolce wiodowe. To się dzieje w mostku i mamy się do tego przyzwyczaić. To jest wszystko mostek, co my robimy. Mamy kolce wiodowe i wolne żebra cały czas bliżej do siebie. Kolce wiodowe to są przody stóp. Wolne żebra to jest to, co robią ręce energetyczne. W tym przypadku łokcie się opierają o pasek. Niech to działa. I jak to zadziała, to wypchnijmy pachwiny i